Dzień dobry. Proszę Państwa, w Krakowie, w Muzeum Narodowym jest prezentowana wystawa Sztuka Gruzji. Już mówiłem wcześniej o tej wystawie. Teraz zaprezentuję Wam znowu kilka rolek. I ten materiał też ilustruje nagraniami z tej wystawy. Wystawa jest niesamowita. Jest wystawą przekrojową. Oczywiście to, co mnie najbardziej interesowało, to są wyroby ze złota, wyroby ze srebra z kamieniami szlachetnymi. Na wystawie, wystawa nie miała katalogu w języku polskim. On miał być wydany w sierpniu. No i jest. Nówka sztuka, jeszcze zafoliowany, jeszcze nie pokażę Wam, co jest w środku, bo jeszcze jest zafoliowany. Będę o nim mówił dopiero, jak przeczytam to, co najważniejsze. Zapewne w oparciu o taki katalog będzie można zrealizować nie jeden film. Założę się, że nie jedna ciekawostka jest tu opisywana. Sprawą niezwykłą jest to, że Gruzini długo przed Etruskami znali sztukę granulacji, znali technikę granulacji i używali. Są na wystawie takie artefakty pokazane. Z tego, co pamiętam, tam wiek jest powyżej 2400 lat przed naszą erą. Więc to jest bardzo stare, czyli ta technologia powstała może w Gruzji, może jeszcze gdzieś indziej i dopiero została przeniesiona do Etrurii i tam doskonalona. Dodatkowo bardzo dużo wyrobów ze złota. Wystawa nazywa się Złote Runo. Słuchajcie, Złote Runo dlatego, że w dawnych czasach używano skóry baraniej, czy futra baraniego, do pozyskiwania złota ze strumieni. Po prostu zatapiano w strumieniu, na sierści osadzały się złote samorodki, złote drobiny i potem to wyjmowano i wypłukiwano. Stąd nazwa Złote Runo. Złote Runo stało się legendarne i mityczne. Osobiście nie wiedziałem, że to właśnie tak funkcjonowało i stąd się wzięła ta nazwa. No w tym momencie jedno z najwyższych odznaczeń to właśnie jest Order Złotego Runa. I tak to funkcjonuje w tym momencie w rozumieniu ludzi, przy czym ludzie właśnie nie do końca wiedzą, skąd to Złote Runo się wzięło. Ano, wzięło się z Gruzji. Biżuteria, którą Wam pokazuję, pokazywałem Wam zresztą już biżuterię wykonaną z antymonu. To też jest dziwne, to też jest niespotykane. Bardzo rzadko widuje się tego rodzaju biżuterię, szczególnie nieuszkodzoną. Tutaj jest kompletnie naszyjnik wystawiany. Antymon jest metalem szlachetnym. Jest jednym z metali, który był znany starożytnym. Jest to metal szlachetny wyjątkowy, dlatego że jest to metal szlachetny, który ma potencjał elektrochemiczny wyższy od zera, czy dodatni, ale jest metalem szlachetnym, który ulega utlenieniu w płomieniu utleniającym. Czyli podczas metody kupelacyjnej, podczas stosowania metody kupelacyjnej można go usunąć ze stopu metali, ale ponieważ ma potencjał elektrochemiczny dodatni, więc można było znajdować jego samorodki i samorodki przez długi okres czasu nie ulegały utlenieniu w warunkach atmosfery tlenowej, ewentualnie w obecności słabych kwasów. Dlatego starożytni mogli taki metal znajdować właśnie w formie samorodków i produkować z niego biżuterię. Oprócz tego z rzeczy wyjątkowych jest szkło. Starożytne szkło, które było niezwykle cennym materiałem. To było szkło, właściwie to nie było szkło w dzisiejszym rozumieniu, tylko to był taki spiek kwarcowy, piasków kwarcowych o różnych barwach, czasami właśnie dobarwiany różnymi substancjami. Tego rodzaju koraliki szklane są znane od bardzo dawna. Tak naprawdę nie do końca wiadomo od kiedy. Kiedyś słuchałem wykładu o szklanych koralikach, czy o koralikach w ogóle, ponieważ najstarsze koraliki, jakie ja znam, jakie były udokumentowane
To są koraliki wykonane z muszli, przechowywane w Luwrze. I one mają udokumentowany wiek 100 tysięcy lat. Starsze korale, koraliki podobno są gdzieś udokumentowane, na tym wykładzie mówiono, nie pamiętam już w tym momencie źródła, że mają 200 tysięcy lat, a podejrzewa się, że od 300 tysięcy lat mogły być używane różne materiały właśnie w formie korali. Szklane koraliki miały wyjątkową wartość, były używane w wielu miejscach jako waluta, zastępowały pieniądz. Oprócz tego wspaniały naszyjnik z naturalnymi spinelami. Opowiem wam o tym w oddzielnym materiale. Zrekonstruowana suknia zdobiona perłami królowej, nieznanej królowej, czy wybitnej królowej gruzińskiej. Oprócz tego rzeczy bardziej współczesne, elementy ubioru wykonane ze srebra, elementy zastawy stołowej, instrumenty muzyczne ze srebrnymi okuciami. Jeżeli ktoś jeszcze nie był na tej wystawie, to warto ją zobaczyć. Ona ma trwać jeszcze do września. W każdym razie jeszcze jest chwila, że można tą wystawę zobaczyć. Szczegóły zobaczcie sobie na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawa mieści się w gmachu głównym, więc łatwo dojechać, łatwo zaparkować na parkingu przy muzeum, ewentualnie w innych miejscach w pobliżu. Można zobaczyć, znaczy właściwie trzeba zobaczyć. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem złotnictwa, miłośnikiem wyrobów jubilerskich, to bezwzględnie musi zobaczyć tą wystawę. Rzeczy tam prezentowane są niezwykłe. W naszym kręgu kulturowym nie są spotykane takie ozdoby. Myślę, że to tyle mojego zachwalania. Zobaczymy, ile materiału z muzeum zmieści się w tym filmie. To, co nie da rady, to, czego nie damy rady tutaj umieścić, będziemy prezentować Państwu na rolkach i na krótkich filmach, które będą do zobaczenia na naszym kanale. Dziękuję za uwagę.